Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olive Town. Moi drodzy, przyszedł dzisiaj do nas kto? Czyli Clemens, kto jeszcze? Lars i młody, nie pamiętam, Damon, o właśnie. I słuchajcie, teraz jest kwestia bodajże chyba z naprawieniem jego, tak, motocykla, więc tak jak już mówiłem wcześniej, tutaj będziemy musieli zgromadzić fulguryt, alturyt i olive krystale. Dzisiaj plus jest taki, że pada, w związku z tym jest duża szansa na to, że pojawią nam się kałuże na trzeciej mapie. Ale dzisiaj też plan mam taki, żeby troszeczkę upgrade'ować nasze narzędzia, co po niektóre. I ja już tutaj mniej więcej sprawdziłem, co i jak będzie nam potrzebne, więc... liczmy na to, że będzie dobrze. Natomiast zaczniemy w ogóle od trzeciej mapy. Także zobaczymy, czy tutaj nam się cokolwiek zrobi. Dzisiaj dobrze by było też, gdybyśmy, słuchajcie, kupili te kwiatki. Bo będziemy potrzebować. I jakieś kałuże, dużo kałuży potrzebuję dzisiaj. Please. Dużo kałuży. O, nie, dobra, tu są te duże. No te duże, wiecie, one nam i tak zabierają trochę miejsca, to trzeba przyznać. Ale chyba na razie nie będę tutaj nic z tym robić. I widzę, że chyba jest lipa, więc domyślam się, że w następnym dniu zapewne tutaj nam po prostu podpadną i podlecą. Więc zobaczymy. Mam nadzieję też, że jutro też będzie padać, to wtedy mielibyśmy znacznie więcej czasu na to, żeby to ewentualnie ogarnąć. I ja w ogóle muszę zobaczyć też, ile narzędzi moich... muszę upgrade'ować, czyli to jest tak, cycle bucket, to są 2, 3, 4. Ja sprawdziłem, ile potrzebuję orykalku na jedno i to jest, słuchajcie, 5 sztabek, więc potrzebujemy 20, więc właściwie tyle, ile na dom, żeby upgrade'ować wszystkie narzędzia. I myślę, że to będzie mój priorytet, bo tak jak już wam mówiłem wcześniej, raczej chyba nie będę potrzebować tego lepszego domu. Przynajmniej na razie, to zawsze możemy sobie tam w jakimś momencie, w jakimś czasie zrobić. Natomiast tak, dzisiaj też będzie trzeba sprawdzić, jak wygląda sytuacja ze zwierzakami, bo nie wiem, czy tutaj któryś nie będziemy rozmnażać dzisiaj. Zaraz się o wszystkim przekonamy. W ogóle jak wygląda moja kwestia w animalkerze? Za niedługo wbijemy 10 poziom. Także ładnie. Dobra, jak to tutaj wygląda, powiedzcie mi. A więc tak. No kozy chyba ruszymy. Kozy chyba ruszymy, ale kozy chyba mi nie dają tego najlepszego mleka jeszcze, nie? A nie, dają mi już, czyli wychodzi na to, że Mira już mi daje, czyli tak, koza plusem, koza z plusem, Sandy Cullen. Sandy to zostawimy, czyli w takim razie dzisiaj wywalamy kozę i ogarniamy kozę. Dobrze wiedzieć. Tutaj sytuacja raczej będzie taka, że pewnie raczej nic nie będziemy w stanie ogarnąć. Nie, będziemy musieli poczekać, aż nasze dzieciątko tutaj troszeczkę podbije. No bo tutaj jeżeli chodzi o te owce, to już też ich nie chcę ruszać. Królików też za bardzo nie będziemy ruszać, lam tym bardziej. Więc no, będziemy czekać tutaj, aż się po prostu nam ten ogarnie. No ale to może i lepiej, bo chociaż ja wiem, że tam dużo osób jeszcze z was czeka na nazewnictwo. No ale jest jak jest, nic na to nie poradzę. Nie mam w planach chyba kupować jakby kolejnej porcji budynków. Chociaż w sumie z drugiej strony można by trzymać wszystkie złote już w jednym. Ale dobra, darujemy sobie to. Dobra, to teraz tak, standardowo, jak zawsze zostawiamy. Wiem, że mam dużo rzeczy do przerabiania, ale nie będziemy tego teraz robić. Wróć to nie tutaj. Mogę dorzucić? Czekajcie, trzeba dorzucić w ogóle. No, dobra, co prawda jeszcze trochę mamy, ale mówię, myślę, że tą jesienią teraz będzie trzeba przynajmniej raz zasadzić te lepsze rzeczy. No dobra, więc wychodzi na to, że trzecia farma jest ogarnięta. Co prawda mówię, trochę szkoda, że nie ma tutaj tych wodnych, tych, bo może byśmy mieli szansę na oddanie. No ale jest jak jest.
Dobra, melony, Boże, melony. Ja się chyba nigdy nie nauczę. Nie melony, tylko arbuzy też nam jeszcze się nie ogarnęły. Dobra, tutaj na tej mapie nie musimy tak na dobrą sprawę nic więcej zbierać, więc chyba będziemy zbierać po prostu też te rzeczy, które nam po prostu porosną. I teraz tak, ja już tutaj też w sumie nie będę potrzebować tego, więc zrobimy sobie mały porządek. Tutaj chyba też nie będziemy, tak, tego ostatniego też nie będziemy potrzebować, więc to sobie też oczywiście zniszczymy, bo mówię, nie będzie nam to już po prostu potrzebne. Dobra, pomidorki nam się ogarnęły, papryki jeszcze nie wszystkie, więc czekamy aż wyrosną, melony widzę, że się ogarnęły, więc tutaj chyba wrzucimy po prostu jewel melona, żeby dał nam więcej. I nic nam nie wyrosło, jakby nie patrzeć, więc tak średnio będziemy tutaj cokolwiek robić. Dobra, radisze dorzucimy. Okej. Właściwie wiecie co, moglibyśmy... Ja chyba wszystkie rzeczy tutaj dorzucę, które mogę. Bo widzę, że tutaj część mamy, a niech one nam się jeszcze robią do nasiona, bo nasiona potrzebujemy. Szpinaku to chyba jeszcze mamy, więc tutaj problemu nie będzie. Słodki ziemniak. O właśnie, zielona papryka. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. Mamy 22 sztuki. Dobra, to może nie będzie źle. Ale może jednak dorzucimy trochę. Zielona papryka. Chyba za dużo wziąłem. Bo tak, bakłażany mamy, pomidory mamy, paprykę mamy. Może źle nie będzie, ale na wszelki wypadek jeszcze tutaj dorzucę. Niech się przerabiają. Pomidory i resztę też byśmy mogli. No już trudno. Dobra, to zostawiamy, więc powiedzmy, że drugą farmę też mamy z głowy. Super. I dobra, i teraz tak. Ja muszę ze sobą zabrać rzeczy, które będą mi potrzebne do tego, żeby ogarnąć ten kolejny upgrade. I teraz tak, tam na pewno było Durable Lumber chyba. I na pewno był Mirage. Sapli chyba już nie było, bo to już jest ten ostatni. Czyli i Durable, i Mirage. Ok. Teraz tak. Tutaj na pewno, o, brakuje nam kurde jednej sztabki, dobra, to będziemy mogli tylko dwa narzędzia zupgrade'ować i na pewno złoto było mi potrzebne. Dobra, i teoretycznie chyba to jest wszystko. Miałem sobie te ręki uciąć, ale wydaje mi się, że dobrze sprawdziłem, ok. Czyli teoretycznie ładnie się wyrobiliśmy do godziny 10. Jeszcze właśnie, zbierzmy sobie tutaj. Tak. I dzisiaj też zobaczymy sobie tam na naszą farmę w ogóle, jak to tam wszystko wygląda, jak to tam wszystko funkcjonuje. Mam tutaj głównie na myśli farmę związaną z tymi. O! Jeszcze nie zebrałem wszystkiego. Głównie farmę związaną z trawą. Bo jestem ciekaw, jak to tam się ogarnie. Dobra, czy tutaj coś więcej mi wyrosło? Chyba nie. Mieliśmy jeszcze, słuchajcie, zrobić... Więc to myślę, że zrobię raczej tutaj. Na herbatę. Więc zróbmy to tak. I tutaj będzie herbata. Nie wiem tylko za bardzo, w czym herbata się przerabia. To mnie trochę niepokoi, ale myślę, że damy radę. Wiecie co, właściwie to możemy jeszcze zrobić tak. Zabiorę ten fulguryt i arturyt, to wrzucimy sobie od razu, więc zostanie już nam tylko taka dobrą sprawę oliw krystale. Wróć. Zwierzęta. No bym oczywiście zapomniał. Dobra, Earth Sprite Village chyba załatwimy za jednym podejściem od razu całe, żeby już tutaj nie przychodzić. Mamy kolejnego jednego followersa, ale myślę, że chyba będziemy sobie to darować powoli i będziemy tutaj te followersy rozdawać nieco później. Nie ma dla nas, widzę, nic specjalnego.
kurde, ten orykalko mnie, kurde, korci strasznie. Dobra, Release Animal, Livestock i teraz, jeżeli dobrze mówiłem, pozbywamy się kozy. Z drugiego, no nie mamy za bardzo czego się pozbyć. Mógłbym co prawda owce spróbować, ale to już mówię, to już zostaniecie, to tak jak jest, tak już zostanie. Więc tutaj nie będziemy zbyt dużo po prostu kombinować w tym temacie. Dobra. Towarzystwo ogarnięte, więc możemy wrócić na farmę, sprzedamy część rzeczy, oczywiście pozostawiamy też w skrzyneczkach tam, gdzie ich miejsce, ale tak, szpinak, papryka, burdok, miód też się pozbądźmy, ryby też nam niepotrzebne, te jajka i to wszystko. Teraz tak, przynęta tutaj, tu już chyba w ogóle nawet nie mam miejsca, a mogę wrzucić, okej. Okay. Tutaj zróbmy tak i w ogóle to potrzebuje jeszcze herbatę, będziemy dawać lin, bo tutaj też musimy z nią troszeczkę jeszcze tej relacji powbijać, żeby mieć maksa maksa. Czyli tak, to idzie tutaj, tutaj jeszcze wsadzamy tą jedną trawę i jest teoretycznie elegancko. Livestock i teraz, jak już mówiłem, wcześniej ogarniamy kozę, czyli to będzie siódma koza już. Cyk, elegancko i to jest tyle. Nic więcej nie zrobimy, nic więcej nie zdziałamy. Teraz pójdziemy sobie do narzędzi. Narzędzia były tutaj. I teraz myślę, że tak, zostały nam, słuchajcie, te cztery narzędzia do zrobienia. I to, co ja myślę, że w pierwszej kolejności zrobię, to jest na pewno bucket. I to będzie na pewno motyka, znaczy sierp. Więc potrzebujemy jeszcze 10 sztabek na to, żeby zupgrade'ować wszystkie narzędzia na maksa i tutaj no nic nie poradzę. Trzeba czekać, ale będziemy mieli już to z głowy, już będą zupgrade'owane na maksa, więc już nie będziemy się musieli o to martwić, no i potem już oczywiście będziemy upgrade'ować sobie dom. Także taki jest plan niecny. Dobra, fulguryt zostawiamy. Zostawiamy też arturyt. No i dokładnie o to chodzi. Zostają nam oliw krystale jako tutaj ten ostatnie zadanie. I widzę, że dostaliśmy jakąś trawę i mango seedlingsy, ale to idzie dwustrzał oczywiście. Także jest dobrze, jest dobrze. Dobra, to teraz tak, idziemy do kwiaciarni. Będzie scenka, oby nie. Nie ma. Dzisiaj nic nie kupimy. Dzisiaj jest zamknięta kwiaciarnia. Jop. Dobra, to w następnym odcinku będzie trzeba tu przyjść. No dobra, ale wydaje mi się, że wszystko mamy, więc nie musimy tutaj za bardzo się wysilać, nic ogarniać. Więc tak, ogarnęliśmy nasze wszystkie farmy, chociaż i tak będziemy chyba musieli do kilku wejść ponownie. W sensie na drugą mapę przynajmniej, dlatego że tam chyba... Jeżeli się nie mylę, to tam chyba nam część jeszcze nasion się ogarnie, więc to też dobrze będzie, jeżeli będziemy mieli. Dobra, to tak, zostawiamy tutaj te rzeczy, czyli to będzie trawa i drewna tam w tej drugiej. No i dobra, i pójdziemy już oczywiście na nasze farmy główne, te od sprite'ów. Także to zostawiamy. To również. Dobra, elegancko. O, wróć. Mieliśmy kupić tą herbatę. Zupełnie zapomniałem. Ile w ogóle rośnie ta herbata? 12 dni. Ojojoj. Długo. 12 dni. Mamy drugi. 24. Dobra, dwa razy nam wyrośnie. Ale chyba nie będzie szansy na dziesiątki. Chociaż będziemy mogli zawsze, pamiętajcie, że zawsze to, czego nie będę mieć na maksa, ja będę mógł to sobie zasadzić na spokojnie w tym.
w naszych farmach, więc tu się nie mamy czego, wiecie, niepokoić, że może czegoś nam zabraknie i tak dalej, bo to nie o to chodzi. W ogóle jak to działa? O, dobra, ma super zasięg. Dobra, czyli bierzemy jeden, nie ten sprinkler, ten. O, tutaj nam się nasionka jeszcze zrobiły, więc jeszcze zasiejemy, dosiejemy to, co możemy. Czyli to idzie tak, radish. Radish jak zawsze opóźniony. Marcheweczka, tutaj idzie okra. Szpinak to na pewno jest. Bok czoja trzeba więcej. Słodkie ziemniaczki również, akurat będziemy mieli full. Na paprykę czekamy, aż zbierzemy wszystko. I melony, ale melony, zaraz, ja melony powinienem gdzieś mieć. Jeszcze chili papryczki wysiejmy. No właśnie, oczywiście, że mam jeszcze melony. Też mógłbym poczekać, ale już... Dobra, akurat idealnie 6 nam się zmieściło, fajnie. No dobra, to co, tu jeszcze możemy pozbierać sobie kilka rzeczy. Szkoda, że nie udało nam się tych wszystkich narzędzi poupgrade'ować, no ale niestety, no... Orykalkum. Także jeszcze 2 sztuki, no ale to i tak potrzebuje 10, kurde. Mam nadzieję, że tam w miarę szybko nam to orykalkum się ogarnia. Dobra. Więc to jest w takim razie, słuchajcie, idziemy na wszystkie farmy możliwe. Zaczniemy od końca, czyli Stonebreaker, ale tu chyba raczej... No nic nam się nie zrobiło, ale czy chcę, czy nie chcę, muszę to trochę poczyścić jednak. Bo tu chyba faktycznie jest tak, że jak mamy większą szansę, że się zrespi, jak po prostu poczyścimy to trochę. Więc tak nie do końca, tylko może tutaj w środku, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Wydaje mi się, że chyba orykalkum się i tak nie respi na zewnętrznych częściach. Chyba ani razu nie widziałem, żeby się tam z tyłu gdzieś porespiło, więc dobra, Verdant Hill. Zobaczmy tylko, jak tu się... Ua, tu wiecie co, tu widzę, że tej trawy to my będziemy mieli całe masy. Więc ja myślę, że sobie tu po prostu darujemy i będziemy tu naprawdę przychodzić raz na jakiś czas. Trzeba coś mi rosnąć, chyba nie chcą. Mam wrażenie, że dłuższej liczby odcinków już jest jak jest. Dobra, do Ancient Lake'a nie ma co chodzić, więc pójdźmy do Hoarfrost, bo to będzie pierwsze jest do zebrania, nie. Więc możemy sobie pójść do Petalwing i oczywiście po kolei. A tutaj może nam się zrobić, oczywiście, że się zrobiło. Także pamiętajcie, że ja od razu te drzewa ścinam. Te, które się zrobią. Oj, tu dużo drzew mi się chyba zrobiło. Nie wiem, czy nie machniemy tego za jednym zamachem, bo to będzie... Chociaż nie, bo tutaj widzę... Kilka jeszcze jest. No ale dobra, tak jak mówię, wyczyścimy te drzewa po prostu. I potem już zasiejemy po 5 sztuk, myślę, że tak będzie chyba najlepiej. Spróbujemy to po prostu też zasiać, wiecie, w takiej formie, żeby... W razie czego mieć jeszcze jakąś farmę taką na jakieś rzeczy, które będę ewentualnie potrzebować. I myślę, że tak będzie chyba to najlepiej zrobić, bo prawda jest taka, ja nie potrzebuję większej ilości tych owoców. Owszem, możemy mieć ich więcej tylko i wyłącznie po to, żeby przerabiać je na sadzonki i potem na hajsy, ale też już nie widzę sensu, bo naprawdę z pieniędzmi nie będziemy mieli problemu. Sami widzicie, że ja nie jestem w stanie w ogóle spaść poniżej tych 2 milionów, przynajmniej w ostatnim czasie. Także tutaj raczej będzie lajtowo. Tutaj to z tym kakałem będę mieć problem, bo widzę, że to są dziesiątki, ale ja się też tego pozbędę, bo chcę to trochę inaczej ułożyć. No i letnie niestety też jest ich więcej, zdecydowanie. Zdecydowanie więcej letnich tutaj mamy produktów. Pistacje nam tutaj widzę, że nic więcej się nie zrobiło elegancko. Więc Red Maple, ten ostatni. I tutaj, o, i tutaj mamy jabłka. Które też de facto zetniemy. Właściwie to te jabłonie wszystkie mogę ściąć. Dobra. No i tutaj nam też nic nie wyrosło. To wracamy na farmę.
super. Wszystkie farmy ogarnięte, więc teraz pozostawiajmy tutaj złote rzeczy, których mamy bardzo dużo. Dobra, to w sumie też... Dobra, na razie zostawię to tutaj, niech to będzie. Ale muszę tutaj, chyba będę musiał jakąś przebudówkę zrobić, kurczę, ogarnąć, wiecie, te wszystkie rzeczy do tych wszystkich dżemów i innych pierdół i potem ewentualnie jakoś to tam gdzieś pokombinować jeszcze. No dobra, ale wiecie co, tak na dobrą sprawę, to w sumie my mamy na dzisiaj dzień skończony. Uwinęliśmy się dzisiaj ze wszystkim bardzo szybko, co mi się, szczerze mówiąc, bardzo podoba. Możemy, wiecie co, ewentualnie jeszcze porobić? Możemy pościnać drzewa. Dlatego, że mi się ich tutaj strasznie dużo narobiło. A może nam się uda nawet powbijać jakiś skill, na przykład na 10, żeby już mieć ten finalny. Ja mogłem tych pieńków, kurczę, nie ruszać, bo potem jest z tymi drzewami problem, bo one rosną jak głupie. Ale dobra, pościnamy wszystkie jakie mogę. Tak będzie najlepiej. Bo w sumie drzew już do niczego właściwie nie potrzebujemy, także można się ich na spokojnie pozbyć. A skill nam urośnie. Moglibyśmy jeszcze też tą wodę tutaj w sumie powyciągać, bo kurczę, tutaj nam się też zrobiło za dużo tych jeziorek. A w sumie teraz mamy z orykalkum ten, więc może ta woda będzie jeszcze szybciej wyciągana. Sprawdźmy w ogóle, jak to działa. Wiecie co, nie powiedziałbym, żeby to jakoś szybciej leciało. Chociaż nie, no coś tam szybciej leci, ale mam takie wrażenie, jakby nie jakoś wybitnie szybko, może troszeczkę, tak, ja wiem, delikatnie bardzo. O, ale widzę kałużę. Dobra, jest godzina 7, więc myślę, że już nie będziemy tutaj więcej wyciągać. Zciągnijmy kałużę. O! Jeden do przodu. Dobra, czyli słuchajcie, mamy plan na następny odcinek. To jest oczywiście... Co? Ogarnięcie i mam nadzieję, że damy radę te 4 zyskać, więc będzie spoko. Co jeszcze? Na pewno musimy kupić kwiatki, to na bank, bo to będziemy też potrzebować. No jak sami widzicie też, kurczę, myślę, że w tym fishingu trzeba byłoby się, kurczę, zacząć też ogarniać, bo zaraz będziemy mieli 9 poziom, więc myślę, że można by porobić kilka tutaj tych... Nie budek, tylko tych pułapek na ryby. I teraz tak, jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić. To jest durable, potrzebujemy durable, zwykłych logów nie potrzebujemy, solidów chyba też nie, jeszcze supli ewentualnie przerobimy. Także dodajmy tutaj mirage, durable, już wszędzie wrzucamy, bo tu chyba tylko durable się zmieszczą, szczerze mówiąc. Dobra, przerobione wszystkie. Elegancko. Będzie więcej drewna, super. No dobra, ale tak jak już mówię, no to jest na dzisiaj na tyle. Mówię, będę musiał się tutaj ewentualnie jeszcze spróbować ogarnąć na te wszystkie te... na te wszystkie nasze dżemiarki i inne pierdoły, żeby było tego znacznie, znacznie więcej. W ogóle to tak, mamy bardzo dużo też tych złotych jabłek. Wiecie co, zrobimy tak, ja wezmę 10, tutaj tego też wezmę 10 i weźmiemy też 10 tego, a nie, awokado dużego nie weźmiemy. Dobra, bo wiecie co, chciałbym, jeżeli mamy taką możliwość, to przerobić trochę więcej może faktycznie tych drzewek. Bo pamiętajcie, że te lepsze dadzą nam więcej. Więc w sumie dobrze by było, gdyby to się tak przerabiało. Dobra, tu wrzucimy wszystko. Okej, to jest na dzisiaj tyle.
godzina ósma, ładnie się wyrobiliśmy. Więc moi drodzy, zobaczymy sobie, jak będzie wyglądała sytuacja jutro. Chyba jedna osoba ma urodziny. Tak, ma urodziny Bridget. I ona jest chyba ta od zwierzaków. Także zobaczymy i zobaczymy też, czy coś nam się tutaj nowego nie wykluło. Bo tutaj w tym wypadku to już chyba raczej tylko chickeny. Jest szansa. 43 zarobione, bardzo ładnie. Nie ma nic. I będzie słonecznie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale mówię, liczę na to, że będzie dużo kałuż po wczorajszym deszczu, więc może uda nam się skończyć to zadanie na krystale. A potem będziemy się zabierać za kolejne. Tam będą potrzebne barwniki, jeżeli dobrze pamiętam. Także co, ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym, więc trzymajcie się, cześć. Pa, pa.